Słuchają Państwo czasowego poranka dwójki. W naszym studiu goście Joanna Mariuk i Maciej Łubieński. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o wyjątkowej, wydaje mi się, produkcji musicalowej, BEM Musical, o patriotach i renegatach. To jest koprodukcja Teatr Syrena Warszawski, Pożar w Burdelu i Kielecki Teatr imienia Stefana Żeromskiego. Przed anteną zwróciliśmy uwagę na to, że Tomasz Maciej Łubieński, przepraszam, ma identyfikator dla gości z numerem 44. Będziemy rozmawiać, to jak sądzę, doskonałe wprowadzenie w ten romantyczny, w tę romantyczną opowieść. Rzeczywiście. Symboliczne. Symboliczna postać Adama Mickiewicza zresztą pojawia się w historii, którą od dzisiaj Państwo możecie oglądać w Teatrze Syrena. Jeśli dojdzie do premiery, oczywiście odpukują. Miejmy nadzieję, że nic, że nie ma powodów, żeby nie doszło. Znaczy, ja może tak w dwóch słowach powiem o tym, dlaczego BEM. Bo to jest taki bohater, o którym wszyscy wiemy, jakoś tam wiemy, że ktoś taki był, no bo są ulice, szkoły, dzielnice. Bema Pamięci, żałobny rapsod. Tak, spółka aktorska, autorska Norwid Niemen rzeczywiście też przyczyniła się do promocji bohatera. Mamy no przecież dzielnicę jeszcze tutaj w Warszawie. No i pełno jest takich miejsc, myślę, w Polsce. Właśnie skwery, szkoły, place, jednostki wojskowe, parki imienia tego generała. Józefa Zachariasza Bema. Ja pamiętam też ze szkoły, że Bem zawsze był tam jakoś wymieniany jako ten bohater dwóch narodów. Ale tak naprawdę w szczegółów albo jego... trzech. Albo i trzech, w zasadzie to jest prawda, bo on jest też bohaterem Turcji. Ale te szczegóły... dwa pozostałe to Polska i Polska Węgry. Żeby... Przepraszam, tak. Nie, ja tylko... Tak, dobrze, dobrze. I Józef Bem zasługuje z pewnością na więcej. Znaczy jest typem bohatera, który... Po pierwsze, jego historia jest szalenie ciekawa. On rzeczywiście w swoim życiu wielu rzeczy, wiele przeżył, wiele wzlotów, wiele upadków. Ale on też jakby jest nośnikiem, powiedziałbym, pewnych wartości, które są nam, myślę, wielu osobom bliskie. Znaczy wiara w braterstwo ludów, wiara w takie... Ludzi. No tak, w ogóle, no można, tu gramatyka, że tak powiem, ale to rzeczywiście znaczące mogą być różnice. Józef Bem był człowiekiem, który w czasach wielkiej emigracji, która była, można powiedzieć, takim jednym z większych takich, jeżeli mówimy o polskim piekle, no to wielka emigracja jest też, to jest historią polskiego piekła, no wzajemne pretensje, dąsy, awantury, ego, które tam na siebie warczą, powarkują. Józef Bem był obiektem, można powiedzieć, ujmując to rzecz współcześnie, wielkiego hejtu. I że tak powiem, zachowywał się w tym wszystkim bardzo godnie, więc jest, można powiedzieć, pewnym charakterologicznym wzorem. Miał jedną niesamowitą też cechę, na którą warto też zwrócić uwagę może w dzisiejszych czasach, że zawsze myślał do przodu, znaczy nie roztkliwiał się, nie szukał jakby, nie czynił frontem walk przeszłości, tylko miał po prostu plany, co robić dalej, jak działać, szukał pozytywnych rozwiązań. Był człowiekiem czynu, inżynierem, strategiem, dowódcą. Tak. I nie, mówiąc krótko, nie przychodzi mi kolokwialne określenie, ale nie będę go tak, używał. Właśnie taki robił był. To, co trzeba. Robił to, co trzeba. Jest postacią w jakimś sensie tragiczną, bo w zasadzie poświęcił całe życie walce o wolność. I demokrację w pewnym sensie, można tak, tak ale powiedzieć. Powiedzmy, że ta Polska to była ta jego obsesja, natomiast swoje największe osiągnięcia i ta sława, i ta nieśmiertelna sława, to są Węgry. I jest taki też, mi na przykład z powodu Bema też tak jakby poczułem, że on wymaga jakiegoś wsparcia mojego skromnego, czy tam naszego w ogóle wsparcia, że on, będąc tak potężną figurą, nie dorobił się poza wierszem Norwida jakiejś takiej opowieści, no były jakieś tam powieści, tak dalej, na przykład wielcy wieszcze romantyczni, zupełnie jakby o nim
nie zająknęli się jakoś. Mhm. Mickiewicz na przykład tam fascynował się generałem Dębińskim z jakiegoś powodu, ale też bez przesady. Natomiast no miał, to jest aż dziwne, no miał takiego olbrzyma jak ten Bem i nie zwrócił na to uwagi. Może Bem... Bem nie był z pewnością człowiekiem, który się umiał jakby wdzięczyć i podlizywać. No, znaczy, powiedzieliśmy, że był pragmatycznym, inżynierem, świetnym dowódcą, świetnym Mógłbym, przepraszam, strategiem. O Bemie pewnie opowiadać wiele, powiem ostatnią rzecz, która mi się wydaje jeszcze bardzo ciekawa. No, znaczy, wydaje mi się, no to jest po prostu szalenie interesujące. Bem przeszedł na islam dwa lata przed śmiercią. Była to decyzja też pragmatyczna, no bo dzięki przejściu na islam mógł walczyć w tureckiej armii, a jego wielkim pragnieniem było... A starano się o jego Rosję. Ja chciała go pozyskać. Tak, znaczy Rosjanie chcieli go w swoje łapska dostać. No właśnie. I też to przejście na islam było z pewnością troszkę pragmatyczne. Zagwarantowaniem sobie tej wolności, ale on umierał w Aleppo, co też z dzisiejszej perspektywy w ogóle to jest jakiś taki symbol porażający. Bem snuł takie wizje tam, że z arabską jazdą będzie wyzwalał Polskę. Dzisiaj to brzmi Minęło trochę czasu. No więc krótko mówiąc, jest to fascynujący bohater, z pewnością zasługujący. Ja w ogóle jestem przeciwny jakiemuś kultom rozmaitych postaci, ale jeżeli ktoś w ogóle zasługuje na jakiś rodzaj kultu czy kulciku, moim zdaniem Bem jest tą osobą. Czyli Mickiewicza trochę postanowił pan jakoś uzupełnić i oddać to, cześć Bemowi. Tak. Ja mam tylko, zastanawiam się, czy Józef Bem chętnie by tej opowieści o sobie w tej inscenizacji słuchał, co powiedziałby. Bo, no umówmy się, to rozumiem... Mógłbym je zdzielić w łeb. Znaczy nie, no ja napisałem opowieść, którą czule i z perspektywy fana oczywiście. Mm-hmm. Trudno mi powiedzieć, bardzo, bardzo jestem ciekaw, co by Józef Bem powiedział. Bo już sam tytuł, no i oczywiście twórcy, osoby twórców kabaretu Pożar w burdelu sugerują nam, że to nie będzie opowieść bardzo poważna, koturnowa, spiżowa, czy o poważnych rzeczach, o poważnych bohaterach, o poważnych problemach można mówić w sposób nie tyle nawet żartobliwy, co w pewnym sensie prześmiewczy. Jak to jest? Prześmiewczy, ja bym nie powiedział, że prześmiewczy. Mm-hmm. To jest rzeczywiście, jest dużo w tym ironii, ale powiedziałbym takiej czułej ironii chyba. Ja to tak czytam. No my jesteśmy po dwóch próbach takich pogeneralnych z publicznością. I to jest rzeczywiście ciekawe, że jednak siła tematu powoduje automatyczną takie uspiżowianie sytuacji. Mam wrażenie, ja nie wiem, Joanna, jak ty to czułaś, ale ja miałem wrażenie, że publiczność jednak, nawet w momentach, które myśmy zaplanowali jako momenty śmieszne, trwa w takim jednak... w takiej powadze. Mhm. Spiżowej postawie. Nie sądzę. Myślę, że wiele osób, słysząc stwierdzenie musical historyczny, przyjmuje taką postawę, ale bardzo szybko osoby, które wchodzą na widownię, dają się ponieść tej historii, bo tak jak tutaj stwierdziliśmy, nie jest to stricte musical historyczny, chociaż oparty na faktach, ale jest to niesamowita, pełna wyobraźni, kolorowych kostiumów, niezwykłej muzyki łączącej naprawdę... Wiktora Stokowskiego. Tak, którego pozdrawiamy. Która łączy nieoczywiste w przypadku Bema gatunki muzyczne, bo mamy i fragment muzyki disco polo, mamy muzykę inspirowaną Orientem, co jest związane oczywiście z historią Zapraszamy Bema. Zapraszamy fanów tych gatunków. Oczywiście. I nie tylko tych gatunków. Tak. A muzyka jest na żywo, to warto jeszcze oczywiście wspomnieć. A muzyka jest na żywo, co stanowi oczywiście dużą wartość. Trochę o samej realizacji, o rolach aktorskich. To jest kolejna premiera Teatru Syrena z muzyką na żywo, z otwartym orkiestronem. Kolejna duża premiera i kolejna prapremiera, bo ledwie skończyliśmy ten pierwszy okres grania Czarownic Eastwick, na które też serdecznie zapraszamy. To przechodzimy do musicalu, który znowu jest kompletnie nową na naszej polskiej scenie produkcją, gdzie dodatkowo jeszcze koordynujemy trzy podmioty, bo mamy naszych
przyjaciół z pożaru w burdelu. Mamy teatr imienia Żeromskiego w Kielcach. No i mamy oczywiście teatr Syrena, więc trzy żywioły, trzy różne zadania. Dzielimy się, dogadujemy się, a z tej mieszanki, z tych właśnie trzech zupełnie różnych podmiotów wychodzi taki miks, który jest niezwykle interesujący. W rolę Bema kto wcieli się? W rolę Bema wcieli się dwóch aktorów Teatru Dramatycznego w Warszawie. Jest to Mariusz Drężek i Łukasz Wójcik. Ponieważ... To czwarty żywioł. Można powiedzieć, że czwarty żywioł. Każdy Bem jest inny, ale każdy niesie ze sobą ogromną dawkę energii. I rzeczywiście no, obsady są też co najmniej podwójne, bo po tym jak zagramy dwa sety Bema w Warszawie, będziemy grali również w Kielcach. Musical o Bemie, ta opowieść. Dlaczego ona powstała? To znaczy, czy to jest chęć jakiegoś burzenia romantycznego mitu, takiej wypowiedzi fana, czy opowieści o współczesnym patriotyzmie, czy współczesnych podziałach współczesnej rzeczywistości? To jest wszystko po trochu, natomiast ja bym tego nie tylko bym nie nazwał tego burzeniem romantyzmu. Znaczy, no, nie ma po prostu wyjścia, trzeba się od tego romantyzmu odbijać. Można mu wiele, że tak powiem, zarzucać, ale no po prostu mamy go i to jest jakaś potężna zupełnie siła, z którą trzeba jakby się mierzyć. Bem jest właśnie też ciekawy to, o czym pan wspominał, że on był inżynierem. On jest bohaterem romantycznym, nieromantycznym, bo on jest bardzo racjonalny, a zarazem szalony. Znaczy on jednak rzuca się w jakieś... Łączy jakieś dwie osobowości, można powiedzieć. No właśnie ten cyzelujący, obliczający te trajektorie, super mózg matematyczny, a z drugiej strony facet, którego porywają te wielkie idee i gdzieś tam leci, frunie. Więc to trochę było tak. Myśmy z Michałem Walczekiem od jakiegoś czasu... tak zaczęliśmy po prostu marzyć o muzykalu, no, myśląc sobie, że ta forma pożarów w burdelu, która od początku była muzyczno-literacka, że jakby jej ukoronowaniem formy muzyczno-literackiej jest muzykal, więc jakby zmierzaliśmy takimi kroczkami w tą stronę i Teatr Syrena, Jacek Mikołajczyk, dyrektor teatru, który no, jest oczywiście wielkim w ogóle specjalistą od muzykali. Odnaleźliśmy jakąś wspólną pasję i tutaj, że tak powiem, skorzystam z okazji, że podziękuję Jackowi, który też jest dramaturgiem spektaklu, więc zawdzięczam mu wiele jako autor. Wiele żeśmy o tym rozmawiali i myśleli. Jacek po prostu któregoś razu no, się powiedział, no słuchajcie, no to może coś, a my wtedy, no to może Bem, i on powiedział, no to róbmy. No. Zanim zaproszę państwa na spektakl, a mam zaproszenia dla państwa na 27 dzień maja. Jednym słowem, tylko jeszcze muszę zapytać o renegatów, no bo powiedzieliśmy o patriotach, jakim był Bem na przykład. Kim są renegaci? Znaczy my się w ogóle zastanawiamy nad tym, kim jest renegat, kim jest patriota, bo oczywiście z pewnej perspektywy Bem jest renegatem, jako człowiek, który przeszedł na islam. No ale właśnie, czy jest renegatem dlatego, że przeszedł na islam, czy może właśnie przeszedł na islam patriotycznie? I to są te plątaniny, o których tutaj opowiadamy. No w ogóle słowa patriota i renegat padają w chwilach nadmiernego rozgrzania. Czy renegat, czyli mówiąc bardziej współcześnie, zdrajca, prawda? Znaczy tych słów się nadużywa w ogóle. I też jakby, no chcemy tak powiedzieć, chyba że może spokojniej jednak trzeba podchodzić. I to będzie puentą naszej rozmowy. Zapraszam państwa gorąco do tego, żeby dzwonić do nas. 22 645 22 22. Jak powiedziałem, mamy zaproszenia na spektakl Bem Musical o patriotach i renegatach. Maciej Łubieński i Joanna Mariuk byli dzisiaj gośćmi jazzowego poranka dwójki. Bardzo państwu dziękuję. Dziękujemy bardzo i zapraszamy do Teatru Syrena. Zapraszamy. Zdecydowanie zapraszamy.